W mojej praktyce codziennie spotykam się z taką ilością ludzi, którzy mają tak niesamowite ograniczenia. Nie umiem malować, nie umiem pisać, nie umiem mówić, a później okazuje się, że jest to ich największym talentem. Że ten człowiek, któremu zostało wmówione w dzieciństwie, że nie ma talentu do pisania albo nie ma talentu do malowania, okazuje się, że ma tak niesamowity talent do pisania lub do malowania, że przechodzi on pojęcie całego otoczenia. Trzeba tylko spróbować pokonać tą barierę, którą ktoś kiedyś zaszczepił ci, gdy byłaś czy byłeś dzieckiem, i spróbować. Więc jeżeli jeszcze twierdzisz, że nie masz do czegoś talentu tutaj w świecie materialnym, to dokładnie teraz, przez kolejne dni, aktywuj w sobie tę ochotę, aby odkryć ten talent i spróbować. To jest czas, gdzie będziesz eksperymentować we wszystkim tym, co daje ci ochotę do życia, ochotę do tego, by coś kreować, nie patrząc na innych. Co powie moja koleżanka, jak zobaczy ten obraz? Ojejku, jak ktoś przeczyta ten tekst i tam będzie tyle błędów. Nie patrzysz na innych. Patrzysz tylko na siebie. A jeżeli chcesz się z kimś podzielić tym, co stworzyłaś, czy tym, co stworzyłeś, a boisz się wystawić to na pokaz opinii publicznej, że zaraz znajdzie się jakiś krytyk, czyli ktoś, kto w rzeczywistości jest na bardzo, bardzo niskim poziomie. Jeżeli krytykuje innych, no to musi być na bardzo niskim poziomie. To nie ma takiej możliwości, żeby miał wyższą wibrację. Więc jeżeli boisz się te twoje dzieła, które stworzysz, wystawić na pokaz opinii publicznej, to wyślij je do mnie. Wyślij je po prostu do mnie.